Witam ponownie na kanale Shark TV. Zawsze jak się pojawiam, to wyłącznie w doborowym towarzystwie. Gościłem już wybitnego grapplera Umińskiego, wszechstronnych zawodników MMA Szadzińskiego i Grzebyka, a teraz pora na prawdziwą legendę kickboxingu i według wielu najlepszego eksperta od stójki w tym kraju. Jego osiągnięć w kickboxingu wymienić nie sposób. Dość powiedzieć, że stoczył około 120 pojedynków w różnych formułach, zdobywał tytuły mistrzowskie w Polsce, Europie i na świecie, był członkiem naszej narodowej kadry, a do tego przez kilka lat łączył to także z sukcesami w boksie. Czy uda mu się kiedyś wykreować zawodnika jego pokroju, a tym samym osiągnąć równie spektakularne wyniki w trenerce? Póki co chce z nim pracować i pracuje śmietanka polskich zawodników, których na pewno znacie i śledzić, a być może czasami nie wiecie, że ich styl wykuwa Robert Złotkowski. A już za tydzień otwarta i szczera rozmowa z Robertem, którego większość osób pyta właśnie o tych podopiecznych, którzy znajdują się obecnie na świeczniku. Ja za to zdecydowanie bardziej wolę pokazać Wam jego historię, bo zasługuje ona na to, żeby znał ją każdy, kto zajmuje się sportami walki w tym kraju. Ten gość ma naprawdę osobowość i charyzmę urodzonego zwycięzcy. Tradycyjnie już zapraszam na nasz fanpage na Facebooku Shark TV, dodatkowe materiały, bonusy, zdjęcia z Gastuna, a także do zasubskrybowania naszego kanału po dawkę dobrego MMA. Do zobaczenia. Jeśli chcecie wiedzieć, co się dzieje w MMA, kickboxingu, boksie czy K1, zapraszam do oglądania Shark TV na YouTubie. Pozdrawiam serdecznie, Robert Złotkowski. Pierwsza linia frontu to my Shark, Shark, Shark. Jak nie kumasz, krzyknij jeszcze raz Shark, Shark, Shark.